Dziś odwiedzę Białe Miasteczko, nazywane tak ze względu na bielone domy. To jedno z najmniejszych miast w Małopolsce, liczące około 1700 mieszkańców. Słynie z ogromnego rynku, drugiego co do wielkości w województwie. Przy tym centralnym placu miasteczka od stuleci organizowane są targi i jarmarki. Dzisiaj odwiedzę Zakliczyn, który zachował urok dawnego galicyjskiego miasteczka. Zakliczyn położony jest przy drodze prowadzącej z Tarnowa do Nowego Sącza. Oddalenie od wielkich ośrodków miejskich i przemysłowych, a także brak połączenia kolejowego sprawiły, że układ zabudowy miasteczka nie zmienił się znacząco od momentu jego lokowania w XVI wieku. W sercu Zakliczyna znajduje się prostokątny rynek o wymiarach 170 na 100 metrów. Większy w Małopolsce znajdziemy tylko w Krakowie. Centralny punkt placu zgodnie z tradycją zajmuje ratusz. Powstał on na początku XIX wieku w stylu klasycystycznym, choć zdobi go neogotycki portyk wejściowy. Od rynku zabudowa rozchodzi się wrzecionowato na wschód i zachód, a przy wąskich uliczkach można jeszcze zobaczyć drewniane domy z XIX, a nawet XVIII wieku. O, dzień dobry. Dzień dobry. Mogę o coś zapytać? Oczywiście, proszę tak bardzo. Tak duży plac w centrum niewielkiego miasteczka, jakim jest Zakliczyn. Skąd ten spory rynek? To znaczący procent powierzchni miasta. Tak, smutkowawrzyniec Jordan, który lokował w Zakliczyn w połowie XVI wieku, wykorzystał dogodne położenie geograficzne, otwartą przestrzeń na wszystkie szlaki handlowe. Stąd miasto było zaprojektowane z dużym rozmachem, jako duży ośrodek handlowy. A to zacznijmy od samego początku. Kiedy można doszukać się pierwszych wzmianek o Zakliczynie? Na terenie Zakliczyna w średniowieczu była wieś Opatkowice, należąca do opactwa benedyktynieckich. I była, jak mówiłam, osada targowa. W połowie XVI wieku smutkowawrzyniec Jordan docenił walory handlowe, gospodarcze tej wsi, zamienił ją na brzozową i polichty z benedyktynami tynieckimi i lokował miasto Zakliczyn, starając się o przywilej lokacyjny w 1557 roku od Zygmunta Starego. Następnie w 1958 roku następnym wydał swój własny przywilej, a ponadto statuty dla Zakliczyna regulujące życie w mieście, nazwane, jako się mają sprawować, mieszczanie i pospolity człowiek. Czy jesteśmy w stanie znaleźć w historii taki moment, który określilibyśmy dla Zakliczyna Złotym Wiekiem? Tak. Niewątpliwie był to już wiek XVI, od połowy, kiedy Zakliczyn powstał, do pierwszych dziesięcioleci XVII wieku, kiedy zaczęła się seria nieszczęść. To znaczy najpierw wielki pożar w 1615, zaraza, no i wojny szwedzkie, w których w wyniku potyczki ze Szwedami zginęło bardzo wielu mieszczan. Tutaj właśnie na rynku wiele domów zostało spalonych, także niektóre już nie zostały w ogóle odbudowane. Zakliczyn został okrzyknięty stolicą w 2000 roku. Stolicą fasoli. Fasoli, właśnie, fasola. Co to za historia? Fasola bardzo dobrze uprawia się na tych terenach. Poza tym, zresztą fasolę, nie wiem, czy pan wie, że w XIX wieku nazywano bufan. Nie było pięknego jasia, tylko był bufan. A to jest regionalne określenie. Regionalny jakiś, bardzo stary, którego już nikt dzisiaj zresztą nie używa. I fasola zastępowała ludziom uboższym mięso. W XIX wieku nazywano ją nawet mięsem biedaków czy mięsem parobków. Raz do roku jest bardzo miłe regionalne święto, które gromadzi zresztą rękodzielników w całej okolicy. Zaczęliśmy od tego, że... Zapraszam na niego zresztą. Bardzo dziękuję. Zaczęliśmy od tego, że ten wielki centralny plac niewielkiego miasteczka to było miejsce handlowe, miejsce, gdzie odbywały się targowiska i te tradycje są kultywowane do dzisiaj. Raz
przywilejem lokacyjnym, tym Zakliczyn dostał prawo do rocznych dwóch jarmarków. Bo jarmarki to były targi doroczne, prawda, raz w roku. Natomiast targ, na który przede wszystkim doopatrywano się artykuły spożywcze, no, odbywał się co tygodnia. Współcześnie też odbywają się tutaj targi. Odbywają się targi środowe. Ostatnio, przez kilka lat, odbywają się również targi piątkowe i sobotnie. Z uwagi na to, że Stakliczyn stał się miejscowością turystyczną, jest bardzo dużo gospodarstw agroturystycznych, no i turyści przyjeżdżają nawet na piątek, sobotę, chcą sobie coś kupić. Spacerując po Zakliczynie, na każdym kroku napotkamy drewniane domy z charakterystycznymi słupami. Od strony ulicy, razem z wysuniętymi okapami dachów, tworzą one wysokie podcienia, dzięki którym można schronić się przed słońcem lub deszczem. Domy o specyficznej konstrukcji przysłupowej to unikaty w skali Polski. Ustawione szczytami do drogi, ciasno, jeden obok drugiego, tworzą malownicze pierzeje uliczek. Jednym z najstarszych drewnianych budynków miasteczka jest pochodzący z drugiej połowy XVIII wieku dom pod wagą. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Tomku. Bardzo mi miło. Witam w najstarszym zakliczyńskim domu. Witam serdecznie. Jak na najstarszy dom, to muszę powiedzieć, że jest w świetnym stanie. No, bo to był dobry budulec, bo to z lasów zborowej, niedaleko stąd, od spytka Jordana Wawrzyńca, to dobre drzewo, takie prawie górskie. Domy przysłupowe to bardzo charakterystyczny element Zakliczyna. A Zakliczynianie wykazali się sprytem, bo chcieli uniknąć czynszu, w związku z tym wybudowali takie domy właśnie na słupach. Co to za historia? To było tak, że właściciel miasta, ponieważ to było prywatne miasto, przyszedł i powiedział: słuchajcie, chcecie być mieszczanami, to proszę mi w ciągu roku wybudować sobie dom. Ja daję parcelę na ten dom, drzew z lasu właśnie, z tej borowej, ale w ciągu roku macie dom wybudować, założyć rzemiosło, tak jak dzisiaj by było biznes założyć. 4 lata nie płacicie podatków, po 4 latach dopiero zaczynacie, jak już się dorobicie. No i jak tu wybudować miasto w ciągu roku? Więc mądrzy cieśle wpadli na to, że zrobimy konstrukcję 9-słupową zrębową. Ona polega na tym, że na słupach najpierw konstruuje się dach, a dopiero później buduje się ściany. Ja zakładam, choć to było prawie 460 lat temu, że to było tak. Nie było czasu, no cieśli nie było też zbyt wielu, więc wybudowali dach, postawili ścianę frontową, przyszła komisja od spytka Jordana Wawrzyńca, no dom stoi. Później można było dokończyć dom, założyć rzemiosło. Warto sobie uzmysłowić, że w 1558 roku miasto Zakliczyn zostało założone, a już w 1581 było prawie 400 rzemieślników. No właśnie, bo tutaj nie tylko handlowcy, ale też i rzemieślnicy w takich domach właśnie mieszkali. No więcej było rzemieślników właśnie, a szczególnie szewców. Ten fach doczekał się nawet swojego porzekadła, tak, wywodzącego się stąd. Śpieszy się jak szewc z Zakliczyna. Musiał się śpieszyć, ponieważ jarmarki odbywały się co dzień, odległości były spore, więc należało szybko z tym towarem się przemieszczać, a że towar był wysokiej klasy, więc nie trzeba było długo spędzać czasu na jarmarku, można było sprzedać, co trzeba było i pojechać. Po drugiej stronie Dunajca, nieopodal Zakliczyna, wznoszą się ruiny zamku w Melsztynie. Pozostałości warowni górują nad okolicą. Warto się tutaj wspiąć choćby dla pięknych widoków na Dolinę Dunajca, Pogórze, Beskid Sądecki i Wyspowy. Melsztyński zamek jest jedną z największych średniowiecznych warowni zbudowanych nad Dunajcem, które strzegły ważnego szlaku handlowego biegnącego na Węgry. Dla widzów serialu Korona Królów nazwa może wydawać się znajoma. Nic dziwnego, zarówno budowniczy zamku, Spycimir z Melsztyna, jak i jego syn Jan oraz wnuk Spytko II, to ważne postaci historyczne, no i bohaterowie tej produkcji telewizji polskiej. Ich rodowa siedziba w ostatnich latach odzyskuje blask. Niedawno odbudowano donżon, czyli mieszkalno-obronną wieżę. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozejrzałem się tutaj po okolicy, no i zaczynam rozumieć, dlaczego ten zamek powstał w tym miejscu właśnie. Tak, ten zamek powstał w
tym miejscu, ponieważ jest to bardzo ważny, był to bardzo ważny szlak wiodący z Krakowa na Ruś Czerwoną oraz na Węgry, więc miał on chronić po prostu Doliny Dunajca. Był częścią dłuższego szlaku czy systemu obronnego z czasów Kazimierza Wielkiego. Gdybyśmy mieli tak w skondensowany sposób opowiedzieć o historii tej warowni, jaka ona była? Zamek zaczął powstawać w 1347 roku z inicjatywy Spycimira, kasztelana krakowskiego, który był bliskim współpracownikiem króla Kazimierza Wielkiego. Następnie był on bardzo ważnym centrum politycznym ze względu na fakt, że ród melsztyński był rodem magnackim, blisko współpracującym zarówno z Kazimierzem Wielkim, jak i później z Władysławem Jagiełłą. Następnie w wieku XVI przeszedł w ręce rodu Jordanów, fundatorów Zakliczyna. To miejsce przez kilkaset lat było taką wieczną ruiną. To w zasadzie, patrząc na historię Polski, fenomen, bo potop szwedzki nie zniszczył tego miejsca, jak większość na terenie naszego kraju. Ten zamek przetrwał. Co go pokonało? W 1770 roku na teren zamku wtargnęli konfederaci barscy, a w ślad za nimi kozacy, którzy dokonali dzieła zniszczenia tak naprawdę. Później przez wiek XIX mieszkańcy pobliskich miejscowości, czy tutaj za zgodą landskorońskich, przede wszystkim używali kamienia z zamku jako budulca na przykład do przybudowie kościoła w Domosławicach. Powiedziałem, że to przez wiele lat była ruina, ale to też już jest historia, bo w tej chwili widzimy, że ten zamek jest odbudowywany. Tak, jak najbardziej. Tutaj staraniem władz gminy Zakliczyn zamek rośnie, jak widać. Odbudowano już większość donżonu. W planach jest dobudowanie dachu i utworzenie wieży obserwacyjnej, skąd będzie można obserwować ten wspaniały krajobraz Doliny Dunajca, jak i obcować z żywą historią. W południowej części Zakliczyna, za wysokim murem, mieści się klasztor pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej Zgromadzenia Braci Mniejszych. Oczywiście pod tą nazwą kryją się franciszkanie. Do miasteczka sprowadził ich w XVII wieku Zygmunt Tarło, kasztelan sądecki, ówczesny właściciel zamku w Melsztynie. Już nad wejściem na teren klasztoru można zobaczyć charakterystyczny herb franciszkanów. Na tle krzyża widnieją skrzyżowane ręce, obnażone ramię Chrystusa i druga ręka w habicie należąca do świętego Franciszka, założyciela zakonu franciszkanów. Za klasztornym murem znajduje się również barokowy kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej. Przed wejściem do świątyni na zadrzewionym placu można kontemplować wśród zabytkowych stacji Drogi Krzyżowej. Klasztor w Zakliczynie to najstarszy w Polsce klasztor ojców reformatów. To jakiś odłam zakonu franciszkanów? To nie jest odrębny zakon, natomiast faktycznie jest to taka rodzina, która powstała mniej więcej w XVI wieku. No właśnie, XVII wiek to jest ten moment, kiedy pojawia się w Zakliczynie klasztor. Jaka jest jego historia? 1622 rok, a dokładnie 19 czerwca, to jest data fundacji tego klasztoru, staranie między innymi kasztelana sądeckiego Zygmunta Tarły, którego epitafium mamy tutaj w kościele, plus jeszcze specjalnego wysłannika papieskiego, zostają bracia reformaci wprowadzani w Polsce. I Zygmunt Tarło wykorzystał tę sytuację, żeby sprowadzić właśnie reformatów tutaj do Zakliczyna. Kościół zachwyca swoim wystrojem. Szczególną uwagę przykuwają polichromie na stropie, bardzo mocno przypominające te z Bazyliki Mariackiej w Krakowie. I ma prawo przypominać ze względu na to, że ich twórcą był uczeń Jana Matejki, który był twórcą polichromii mariackich. Ignacy Niemczyński, pochodzący z Biecza, on w 1902 roku, można powiedzieć, wykonał tą polichromię. Ja też zwróciłem uwagę na bardzo bogato intarsjowaną ambonę. To też zwraca uwagę. I ta ambona ma swoją kontynuację w zakrystii. Cała zakrystia jest tak wykonana dokładnie w takim samym stylu. To też jest późniejsze. To jest XIX, już XX wiek tak naprawdę. Jeśli chodzi o klasztor w Zakliczynie, łączy go legenda z zamkiem w Melsztynie. Tak czasami rozmawiamy z braćmi na ten temat, bo wiele naszych klasztorów właśnie ma takie legendy, że łączy klasztor z zamkami tunel, przejście jakieś tajemne, podziemne i tutaj taka legenda też funkcjonuje. Czy łączy? W każdej legendzie jest trochę prawdy, więc ja myślę, że bardziej chodzi o to, że jednak pobyt braci tutaj był związany z zamkiem w Melsztynie. Zresztą oni utarły, jakiś czas nawet mieszkali, zanim powstał klasztor, zanim tutaj bracia się osiedlili, mieszkali na zamku.
Prawdopodobnie ten obraz, który jest w prezbiterium z lewej strony Matki Bożej, jest też właśnie darem z Zamku Melsztyńskiego. Więc bardziej taka łączność niż ta podziemna. Do Zakliczyna można dotrzeć na dwóch kółkach, jedną z najbardziej malowniczych ścieżek rowerowych w Polsce. Velodunajec, jak sama nazwa wskazuje, prowadzi przez Dolinę Dunajca. Ścieżka wielokrotnie wiedzie przez wały powodziowe rzeki. Velodunajec gwarantuje mnóstwo widoków i atrakcji turystycznych. W trakcie jazdy ma się panoramy na Beskidy, Pieniny czy Tatry. Trasa objeżdża także jeziora, w tym Czorsztyńskie i Rożnowskie. Pozwala zwiedzać mijane miejscowości i odkrywać je z zupełnie innej perspektywy niż podróżując koleją czy samochodem. Na terenie gminy Zakliczyn znajduje się jedna niezwykła miejscowość. Najmniejsza i najwyżej położona. Można tutaj nie tylko poczuć przyrodę Rożnowsko-Ciężkowickiego Parku Krajobrazowego, ale także ducha. To właśnie tutaj. W 1992 roku ojciec Jan Góra założył dominikański ośrodek duszpasterstwa akademickiego. Panie Tomaszu, witam serdecznie. Zapraszam na kawkę, ale wyjątkową, bo na Jamnej pijemy kawkę z wyższym wykształceniem. Dziękuję. Tylko na Jamnej. Dziękuję. Nie mam przy sobie kopii dyplomu, ale mogę się okazać. Nie o to chodzi, proszę pana, tylko chodzi o ten bajer. Dziękuję. Że jest coś takiego jak kawka z wyższym wykształceniem, przy której możemy prowadzić rozmowy. No właśnie. Bo chyba po tośmy się spotkali. Dokładnie po to. Chciałem porozmawiać. Ja mam kilka pytań związanych z miejscem, bo Jamna to jest taka maleńka wieś, ale z całej Polski przyjeżdżają tutaj ludzie. Jak to się stało, że tutaj właśnie powstał taki ważny ośrodek akademicki? To nie jest tylko wieś. Kiedy gmina na początku lat 90. przekazała duszpasterstwo akademickiemu w Poznaniu walącą się chałupę, to była po wojnie szkoła, ale wieś się nie podniosła po pacyfikacji. Dzieci nie było, zamienili to na schronisko PTK i na początku lat 90. gmina miała wójta Kapak Zdei z taką wyobraźnią, że warto coś dać za darmo, żeby zyskać, że przekraczanie granic wielko plus mało równa się Polska, że z tego może coś dobrego być. I Jamna stała się ośrodkiem akademickim, duszpasterstwa akademickiego. Tak zaczęła się przygoda. To był 1992. To był początek, 92 rok. Papież pobłogosławił, Wolan oczywiście się pochwalił Janowi Pawłowi II, że mamy wreszcie coś na własność. Siedzieliśmy w salkach i słowa, to raptem mamy wiara przełożona na kulturę. Mamy coś, za co mamy wziąć odpowiedzialność. I papież odpisał, cieszę się, że macie Jamną. Niech tam powstanie wioska, a nawet miasto dla tych, którzy będą mieli odwagę przekroczyć próg nadziei. Zamyślę, Jana, to nie miał być taki ośrodek typowo rekolekcyjny, gdzie dajemy papu do brzucha, prawda, żeby mieli co zjeść i do serca i do umysłu, żeby mieli co przemyśleć, tylko że Jamna jest domem. Dom to jest zupełnie inna przestrzeń. Dom i ziemia, prawda? To, co prowokuje do twórczości. Domu się całe życie uczymy. Dom to jest przestrzeń wolności, gdzie każdy, kto przybywa, jest jak u siebie. Tu przyciąga to miejsce ludzi. Ludzie się tu dobrze czują. Mając kościół przez ulicę, przyjeżdżałem tutaj z Tarnowa, z Sącza, z Brzeska, prawda, z innych okolic. Tu nie ma parafii. Tutaj właściwie nie ma jako takiej wioski. A to miejsce jest na szlakach turystycznych, prawda? To jest na szlakach turystycznych, tak. Rzeczywiście tutaj jest piękny region. Jesteśmy w Parku Krajobrazowym Ciężkowicko-Rożnowskim. Tutaj w tych okolicach powstała pieśń. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone, prawda? Te jary, pagórki, łąki, to wszystko tutaj ujmuje pięknem. Piękno kształtem jest miłości, powiedział Norwid. Pan Bóg się postarał, rzeczywiście pięknie stworzył nam tą Jamną, ale my też mamy udział, człowiek ma udział w tym boskim pięknie poprzez właśnie twórczość. Wpompowaliśmy tu dużo serca i miłości. O długiej historii Zakliczyna świadczy tutejsza parafia. Najprawdopodobniej powstała już w XII wieku z fundacji benedyktynów tynieckich. Dzisiejszy kościół świętego Idziego to najpewniej trzecia bądź czwarta z rzędu budowla w tym miejscu. Jej rokokowe wyposażenie należy do jednych z najpiękniejszych w Małopolsce.
Kościół świętego Idziego w obecnej postaci wybudowano po wielkim pożarze, który strawił sporą część drewnianej zabudowy Zakliczyna w 1735 roku. Wzniesiono go z fundacji ówczesnego właściciela miasteczka, Macieja Landskorońskiego Herbuzadora. Warto zwrócić uwagę na wczesnobarokową boczną kaplicę, która jest pozostałością po wcześniejszej o ponad 100 lat świątyni. Jej wnętrze zdobi ołtarz przeniesiony tutaj w XVIII wieku z niszczącej kaplicy zamku w Melsztynie. Jego prosta forma z czarnego marmuru odróżnia się od rokokowego przepychu głównej nawy. Zakliczyn jest świetną ilustracją przysłowia „małe jest piękne”. W tej maleńkiej miejscowości wciąż możemy poczuć się jak w małym galicyjskim miasteczku handlowym, w którym królowało rzemiosło. Ale wbrew tutejszemu porzekadłu, śpieszy się jak szewc z Zakliczyna na jarmark. Zwiedzając okolice, należy zachować spokój i powoli cieszyć się jej atmosferą, a przy okazji z niezapomnianymi widokami.